Już po raz kolejny przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej spotkali się na spotkaniu opłatkowym. Tym razem odbyło się ono w restauracji Gościniec. Stowarzyszenie z racji tego, że działa już 10 lat, myślę, że skutecznie przyczyniło się do tego, żeby właśnie w Radzie Miasta znalazło się tylu przedsiębiorców. Jest to chyba po raz pierwszy w ogóle, odkąd mamy wybory samorządowe, taka sytuacja, gdzie zasiada w Radzie pięciu przedsiębiorców. Myślę, że dzięki właśnie tutaj działalności stowarzyszenia i tworzeniu przyjaznego klimatu wokół przedsiębiorczości mogło to się zdarzyć. A jak z punktu widzenia przedsiębiorcy i jednocześnie radnej ocenia Pani obecny stan finansów Łukowa? No cóż, powiem tak. Jeżeli miałabym patrzeć na budżet miasta jako przedsiębiorca, to muszę wziąć jeszcze pod uwagę to, że przedsiębiorca generalnie jest nastawiony na zysk, tak? Zarabia pieniądze. Miastu troszeczkę jest trudniej, więc obecne zadłużenie, które mamy w tym roku, ono przekroczy ponad 50%, no nie rokuje dobrze, jeżeli chodzi o inwestycje. Tutaj nasze władze samorządowe będą musiały włożyć dużo wysiłku i znaleźć dobry pomysł na to, żeby pozyskać pieniądze na inwestycje w mieście pozabudżetowe. Czy jest szansa na pozyskanie środków unijnych na te kolejne 4 lata? No niestety, ten najlepszy okres minął. W tej chwili wszystkie programy zostały zakończone. W tym momencie miasto ma dwa wnioski, które jeszcze zostały złożone za poprzedniej kadencji, są w ocenie. Mam nadzieję, że uda nam się lobbować na rzecz tych wniosków i uda nam się pozyskać te ostatnie pieniądze, które jeszcze są do pozyskania. W tej chwili został jedynie program rozwoju Polski Wschodniej i tam będziemy szukać pieniędzy i wsparcia. Będziemy również szukać pieniędzy i wsparcia w ławach rządowych, będziemy szukać pieniędzy ministerialnych. Będziemy chcieli nawiązać współpracę publiczno-prywatną i szukać przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w naszym mieście, wspierać to miasto i mieszkańców, a jednocześnie, no wiadomo, przedsiębiorcy korzystać z tego i czerpać zyski. Wiemy, że też kończy się okres finansowania przez Unię Europejską przedsiębiorców prywatnych. Tak, ten rok to jest ostatni rok, ostatni konkurs, gdzie jeszcze można składać wnioski o dotacje. Jest coraz trudniej, a w tej chwili to już jest naprawdę bardzo trudno. Będą przechodziły tylko i wyłącznie wnioski bardzo dobre, więc wszyscy ci, którzy mają dobry pomysł na biznes, zachęcam do składania przedsiębiorców do składania wniosków. To jest ostatni moment, żeby skorzystać z tych pieniędzy. W przyszłym okresie programowania już dotacji prawdopodobnie nie będzie. Będą to tylko pożyczki, kredyty, a jak wiemy, trzeba je kiedyś spłacić, nawet jeśli są na preferencyjnych zasadach. Jak urząd może pomóc lokalnym przedsiębiorcom? Czy starostwo ma jakieś instrumenty, którymi może wspomóc lokalnych przedsiębiorców? No i akurat my jesteśmy w trochę innej sytuacji niż na przykład Urząd Marszałkowski, który jest instytucją wdrażającą średnie, duże, nawet olbrzymie projekty unijne. Natomiast my wydajemy szereg różnych decyzji, pozwoleń na budowę, wiele decyzji dotyczących ochrony środowiska, prawa wodnego, decyzji dotyczących przewozów pasażerskich, towarowych. No i możemy także, naliczając, ewentualnie spowodować obniżenie podatku za wieczyste użytkowanie. To, co zwłaszcza w pierwszej fazie funkcjonowania firm, jest ważne, istotne. A jeżeli chodzi o te decyzje, o których wcześniej wspomniałem, to przedsiębiorcy zawsze oczekują, żeby te decyzje, czy to środowiskowe, czy decyzje budowlane, czy komunikacyjne, zapadały oczywiście po ich myśli, ale też dość szybko, bo czas dla przedsiębiorcy jest bardzo drogi. Więc my ze swojej strony będziemy czynili wszystko, żeby urząd
starostwa powiatowego był urzędem sprawnym, żeby pracowali kompetentni urzędnicy i żeby faktycznie podejmowali decyzje w czasie krótszym niż jest ten maksymalnie wymagalny. No a w dodatku, żeby podejmowali trafne decyzje, żeby nie tracić czasu na różnego rodzaju procesy odwoławcze. Czy przewiduje pan przy urzędzie powołanie Rady Biznesu składającej się z przedsiębiorców? Takie deklaracje padały w czasie kampanii wyborczej. Takie deklaracje padały w czasie kampanii wyborczej. Taka deklaracja z moich ust padła też dzisiaj na spotkaniu tutaj w gronie przedsiębiorców i taka deklaracja będzie zrealizowana. Radę Biznesu powołamy niebawem. Zapowiem jeszcze, że też niebawem powołamy Radę Sportu. A proszę powiedzieć, czego możemy życzyć lokalnym naszym przedsiębiorcom na nowy 2011 rok? No przede wszystkim manny z nieba, mamy czas świąteczny, więc powinniśmy tutaj życzyć manny z nieba, rogu obfitości i wszystkiego najlepszego.